Na Białorusi wciąż trwają protesty. Na ulicy Mińska wyszło dziś ponad 100 tysięcy osób. Do rozpędzania demonstrantów milicja użyła m.in. armatek wodnych. Doszło do kolejnych zatrzymań. W walce o niepodległość Białorusinów wspierają Polacy, także ci mieszkający na Białorusi. Codzienne życie mieszkańców Białorusi jest zupełnie inne niż jeszcze kilka miesięcy temu. Każdego dnia dochodzi tu do protestów. Razem z Białorusinami biorą w nich udział także Polacy. Zagrożenie jest jak najbardziej realne. Tutaj generalnie musimy pamiętać o tym, że sporo Polaków mieszka na Białorusi, sporo Polaków angażuje się w walkę z reżimem Łukaszenki. Mówił ekspert do spraw bezpieczeństwa Sebastian Trojak. Polacy wspierają Białorusinów nie tylko na ulicach Mińska, Grodna czy Brześcia, ale także na arenie międzynarodowej. My jako państwo polskie już zareagowaliśmy, już podnieśliśmy kwestię Białorusi na arenę europejską, międzynarodową. Polska musi być także aktywna w sferze dyplomacji. Aby pamiętać o naszych obywatelach, aby w każdym momencie reagować na te zagrożenia, na każdy sygnał, nasza ambasada musi w sposób zdecydowany odpowiadać i dbać o to, aby nasi obywatele byli chronieni przez państwo polskie. Tym bardziej, że polityka neoimperialna Rosji wciąż jest kontynuowana.